Witamy w naszym filmie pod tytułem Rozwiązywanie problemów z dezaktywacją konta i naruszeniami na poziomie oferty. Utrzymanie konta sprzedawcy w dobrej kondycji jest ważne, aby skutecznie sprzedawać z Amazon. Kondycja konta sprzedaży zależy od kwestii wskaźników jakości sprzedaży i zgodności z zasadami, które omówimy w dalszej części tego filmu. Aby śledzić kondycję konta, zapoznaj się z sekcją Kondycja konta w karcie menu Jakość sprzedaży w panelu sprzedawcy Seller Central. Znajdziesz tam ewentualne naruszenia dotyczące ofert, oferty dezaktywowane, oferty zagrożone dezaktywacją, a także działania podjęte na poziomie konta. W tym filmie omówimy, czym jest dezaktywacja konta oraz naruszenia na poziomie oferty. Dlaczego Amazon podejmuje określone działania i jak należy rozwiązywać takie problemy? Dezaktywacja konta oraz oferty służy tworzeniu godnego zaufania środowiska zakupowego w Amazon. Pomaga to chronić klientów, marki oraz naszych partnerów sprzedaży przed oszustwami i nadużyciami. Aby uniknąć dezaktywacji konta lub naruszenia na poziomie oferty, musisz dbać o przestrzeganie praktyk sprzedaży zgodnie z zasadami Amazon oraz umową dotyczącą rozwiązań biznesowych. Dodatkowo uważnie śledź kondycję konta w panelu sprzedawcy Seller Central. Odpowiednie wskaźniki jakości sprzedaży i powiadomienia dotyczące dezaktywacji konta i naruszeń na poziomie oferty można znaleźć na karcie Jakość sprzedaży w panelu sprzedawcy Seller Central w sekcji Kondycja konta. Sekcja Kondycja konta zawiera wskaźniki jakości sprzedaży oraz naruszenia na poziomie oferty. Sprzedawcy powinni śledzić wskaźniki jakości sprzedaży i odwoływać się do naruszeń na poziomie oferty lub konta, które pojawiają się w sekcji Kondycja konta. Jeśli odwołanie się nie powiedzie, konto może zostać dezaktywowane zgodnie z celami w zakresie jakości sprzedaży. Sekcja Kondycja konta jest podzielona na trzy części: jakość obsługi klienta, zgodność z zasadami dotyczącymi produktów i jakość wysyłki. Jakość obsługi klienta składa się ze wskaźnika VAT zamówień ODR oraz wskaźnika VAT faktur IDR. Przyjrzyjmy się każdemu z nich. Wskaźnik VAT zamówień ODR jest kluczowym wskaźnikiem zdolności zapewnienia dobrych doświadczeń klientom. Obejmuje on wszystkie zamówienia z co najmniej jedną wadą i jest wyrażony jako procent wszystkich zamówień w danym 60-dniowym okresie. Oto trzy typy wskaźnika ODR. Wskaźnik negatywnych opinii o sprzedawcy, wskaźnik roszczeń z gwarancji od A do Z i wskaźnik obciążeń zwrotnych karty kredytowej. Problemy te najczęściej wynikają z tego, że kupujący nie otrzymał zamówienia lub produkt zamówiony przez kupującego dotarł do niego uszkodzony. Możesz pobrać raport, aby zobaczyć konkretne naruszenia, jeśli masz naruszenia na poziomie konta lub oferty z powodu wysokiego wskaźnika wadliwych zamówień ODR. Zapoznanie się z tym raportem może pomóc w opracowaniu planu działania na rzecz przywrócenia konta, co zostanie szczegółowo wyjaśnione w filmie o tworzeniu skutecznego planu działania. Wskaźnik VAT faktur IDR. To wszystkie zamówienia od klientów Amazon Business, w przypadku których faktura nie została przesłana w ciągu jednego dnia roboczego po wysyłce, przedstawione jako procent wszystkich zamówień od klientów Amazon Business. Klienci Amazon Business potrzebują faktur do celów podatkowych i księgowych. W celu dostarczenia faktur klientom możesz aktywować usługę obliczania podatku VAT w panelu sprzedawcy Seller Central i powierzyć firmie Amazon wystawianie faktur klientom bez żadnych kosztów. Zalecane.
Faktury mogą być też przesyłane automatycznie za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy rozwiązań lub ręcznie na stronie Zarządzaj zamówieniami. Wymagamy, aby partnerzy sprzedaży utrzymywali wskaźnik IDR poniżej 5% w celu zapewnienia dobrej obsługi klienta. Zgodność z zasadami dotyczącymi produktów. Ta strona w menu Kondycja konta zawiera wszystkie naruszenia na poziomie oferty. Ważne jest, aby odwołać się do wszystkich naruszeń za pośrednictwem tego portalu w kolumnie Kolejne kroki. Działania na poziomie oferty mogą być podejmowane z powodu naruszeń dotyczących osób trzecich, w tym właścicieli praw własności intelektualnej, kupujących oraz Amazon. Strona Zgodność z zasadami dotyczącymi produktów śledzi następujące naruszenia. Podejrzewane naruszenia własności intelektualnej. Zgłoszone naruszenia własności intelektualnej. Naruszenia dotyczące autentyczności produktu zgłoszone przez klienta. Naruszenia dotyczące stanu produktu zgłoszone przez klienta. Problemy z bezpieczeństwem żywności i produktów. Naruszenia zasad wystawiania ofert. Naruszenia zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom. Naruszenia zasad dotyczących opinii o produkcie. Naruszenia innych zasad. Jakość wysyłki. Mierzy wskaźnik opóźnień wysyłki. Cel to mniej niż 4%. Wskaźnik zamówień anulowanych przed realizacją, docelowy to mniej niż 2,5%. Oraz wskaźnik przesyłek z poprawnym numerem śledzenia, w przypadku którego cel to powyżej 95%. Jeśli którykolwiek z tych wskaźników efektywności nie jest zgodny z celem, Twoje konto sprzedaży może zostać dezaktywowane. Komunikaty dotyczące dezaktywacji konta oraz naruszeń na poziomie oferty można znaleźć na karcie Powiadomienia o jakości sprzedaży. Są tam też odwołania i odpowiedzi Amazon na Twoje odwołania. W niektórych przypadkach dodatkowe komunikaty będą przesyłane e-mailem. Ważne jest, aby zrozumieć, co spowodowało dezaktywację konta lub naruszenie na poziomie oferty oraz co należy zrobić w takiej sytuacji. Uważnie przeczytaj powiadomienie o dezaktywacji konta lub naruszeniu na poziomie oferty, aby poznać powód i ustalić główną przyczynę problemu. Składając odwołanie, pamiętaj o przekazaniu wszystkich informacji, dokumentów wymaganych w powiadomieniu. Czasem, w przypadku dezaktywacji konta lub naruszenia na poziomie oferty, może być konieczne dostarczenie dokumentacji weryfikującej Twoją tożsamość, dokumentów biznesowych lub faktur. Bardzo ważne jest prawidłowe podanie nazwy i adresu firmy na karcie Informacje o koncie w sekcji Ustawienia. Pomoże to w weryfikacji Twojej tożsamości, a także ułatwi proces składania odwołania. Jeśli prowadzisz kilka firm, możesz wprowadzić odpowiednio kilka adresów i nazw firm. Powiadomienie informujące, że Twoje oferty lub konta zostały dezaktywowane, będzie składało się z dwóch części. Przyczyny dezaktywacji oferty lub konta, w tym powodu dezaktywacji, działań wymaganych do złożenia odwołania. Najczęściej należy przesłać plan działania. Informacje te mogą pomóc w ustaleniu głównej przyczyny naruszenia, działań, które należy podjąć, aby rozwiązać problem i kroków, które podejmiesz, by problem nie powtórzył się w przyszłości. Mamy nadzieję, że ten film był pomocny. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanej sprzedaży.